Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z komendowego pojedynku wraz z Zio. Ja jestem, cześć, a co, nie w tą stronę, to znaczy tak ze mną, cześć. Cześć, cześć, no i słuchajcie, o matko, coś mi się, ej, bo ja mam tutaj straszny syf na biurku, czekaj, mam pełno kabli i mi myszka. Hej, to my znowu i słuchajcie, ostatni odcinek wygrał Zio, no i to jest 15695 do 2504, czyli mówiąc po niemiecku to będzie jakieś... dużo nadal, dużo. No właśnie, no, ale po niemiecku, słuchajcie, to jest kara, jaką człowiek będę miał w tym odcinku. To znaczy nie mówiąc po niemiecku, tylko mam język Minecrafta na niemiecki, więc może być trochę śmiesznie. Zobaczymy jeszcze, bo fajne komendy będą się na czacie pokazywać. Tak, a tematem naszym będzie... Koniec świata. W Minecraft. W Minecraft, no więc zobaczymy, kto jaką katastrofę zrobi i miejmy nadzieję, że nie będzie katastrofa komendowa, że nic nie zrobimy, tylko że jednak będą to katastrofy minecraftowe spowodowane komendami. O, dokładnie. No i pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne, żeby pisać tematy i kary w komentarzach. Zostawić łapkę w górę. Zostawić pod spodem, łapkę w górę. Pięć. I... tak. Łapek w górę. I pamiętajcie jeszcze, by powiedzieć w ankiecie teraz, bo będą dwie ankiety w tym odcinku. Czy przeżyliście koniec świata? To jest jedna z ważniejszych rzeczy, bo wczoraj był. Jeszcze w sumie może być, bo jeszcze w Ameryce na przykład, a nie, już w sumie nie. No nie, ale już, nie. Już w sumie napiszcie, w ankiecie zagłosujcie, czy przeżyliście. A później możecie zagłosować jeszcze w ankiecie, kto lepiej wybudował pracę. Dokładnie. No więc my już teraz możemy się ustawić na naszych super polach. Duru. 5, 4, 3, 2, 1. To nie to inny język, dobra. Słuchajcie, w takim razie budujemy w takim razie koniec świata. Ja mam pewien pomysł. Otóż chcę zrobić kilka katastrof naturalnych. No i oczywiście jedną z tych katastrof będzie twarz Zio. Boże. Czemu mi to robisz? Taki, wiesz, szybki dis. A nie, to już mamy na arenie ciebie wybudowanego, to w sumie już nie trzeba. Ale z innych katastrof to na przykład chcę zrobić deszcz kowadeł, czyli coś, co chyba nikt by nie chciał z was... To znaczy, to ty chcesz kilka katastrof zrobić, z tego co rozumiem? Tak. O, ciekawe. 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 A ty jaki masz pomysł? A ja zrobię taki zapadający się domek, taki mam pomysł. Zobaczymy jeszcze, czy mi się uda, bo ja mam bardzo dużo komend dzisiaj do przygotowania. Czyli będzie takie jakby trzęsienie ziemi wielkiej, zapadnie się cały dom, tak? Tak. Może nie bezpośrednio trzęsienie ziemi, ale będzie to się zapadało. Mhm. Może być? O nie! Co się stało? 204 bloke palaciert! Nie, to myślę, by tak... bloke palaciert! Tak bardziej... Bo ty masz po niemiecku, a ja nie mogę zrozumieć, co się stało. Tak właśnie, sorry, ale... zapomniałem, że to odcinek sobie zjadłem jednego chipsa, mam nadzieję, że... nie chcecie żyć. Boże! Ale serio, tak wziąłem sobie... no i zapomniałem. No to congratulations w takim razie. Celebrate good time. Dobra. To masz w takim już razie pomysł? Ja sobie potrzebuję zrobić trochę barier dookoła całej areny, żeby czasami. Bo niestety pod moim. Wszystko się dzieje pod moim jakby. No, no. Domem i niestety. Zrozumiałe. Ja muszę trochę jakby. Bardziej zwracać uwagę na to, co się dzieje tutaj. Od razu mówię, że 13 minut, także już tak nieźle straciliśmy z czasem. A, czy już 2 minuty minęły? Spoko, no, spoko wiedzieć. Nawet bardzo dużo bym powiedział, happy szczerze mówiąc. Happy birthday to you. A, tak sobie śpiewam. 35, okej. Okay. I tutaj tak, dobra. Czyli mamy już tutaj zrobione wszędzie dookoła bariery. To jest taki, słuchajcie, bezpieczeństwo. Chociaż, kurczę, mogłem zrobić to wszystko kwadratowe. Ale tam już kit. Już kit. Dobra, więc słuchajcie, przywołamy sobie tutaj armor standa. Summon armor stand. Okej! I on będzie się nazywał, słuchajcie, jak oczywiście katastrofy naturalne, to nazwiemy go sobie... Vito. Nie no, żart! Nie, dobra, nazwiemy go sobie... nazwiemy go sobie... No, powiedzmy, to będzie... najpierw sobie zrobimy kowadła, o, to będzie właśnie to. Kowadła, oddamy go sobie no gravity, żeby mi się nie... żeby mi nie grawitował zbytnio. No gravity? I czemu tak się śmieje? Custom name visible. Visible 1. Okej, okay, dobra. I mamy tutaj teraz kowadła, które tak odważnie tutaj stoją sobie.
No więc dobra, teraz tak, na początku musimy, żeby on się zesprejdował nam, czy cokolwiek. Więc tak, zrobimy sobie spread. Spread Blyers? Jakkolwiek to brzmi po niemiecku, nie chcę wiedzieć. Teraz zobaczmy sobie, na ile to bloków będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak mniej więcej 7, żeby to spreadowało nam. 7, tutaj false. I tutaj chcemy, żeby robiło wszystkie, które mają na imię kowadło chyba, tak? Tak nazywałem. Mhm. Dobra, więc spread players nic nie znalazło na razie, ale w momencie, kiedy już tutaj zrobimy kowadła, to powinno to się... Wszystko, jeden spiller wurden en florgen Tak? Już. Już jest. Dobra, w takim razie teraz chcemy, żeby to się cały czas zespreadowało. Zapomniałem, że w command blokach jakby też są te... Stary, to jest najśmieszniejsza rzecz, jaką widziałem. Okej. Dobra, teraz tak. Chcemy zrobić coś takiego. Nie rozumiem, co się stało. No jakby w command bloku mam always active bedingen, immer active, benotic, redstone. No tak. Dobra, no, tak, no i teraz to tak. To powinno być problematyczne trochę. Musimy teraz sobie zegzekutować tego naszego kowadła. I tak, tak, tak. I musimy zdetektować, czy blok, który znajduje się pod spodnim. Powiedzmy tak. Tak, czy jeden na minusie musi być w tym miejscu. To jest stone. W momencie, kiedy to będzie stone, to robi stone 0 i summonuje. Zaraz zobaczmy. Nie summonuje, tylko robi set block. Raz, dwa, trzy. Dajmy, że 8 bloków wyżej zrobi, summonuje nam Anvila. Sprawdźmy, czy coś takiego będzie działać. Jak widzicie, to na razie działa. Dobra, poczekajmy. Wiesz, że mówisz jak Radek Kotarski trochę? Ta? Ta. A on to jest z Niemiec? Nie. To szkoda, bo nie, no taki odcinek chciałem niemiecki zrobić. No i dobra. W takim razie w tym miejscu jeszcze wpiszemy sobie taką komendę jak tę. I w tym momencie będziemy mieli coś takiego, co będzie po prostu cały czas nam zrzucało kowadła. I to jest oczywiście deszcz kowadłów w Minecraft. Takie coś nie zdarza się za często. No i słuchajcie, w takim razie, skoro to już mamy, wyłączymy sobie teraz te komendy tym przyciskiem. Teraz to już się nie powinno spełnić, tylko jeszcze zróbmy sobie, szybko zabijmy sobie te wszystkie kowadła, które tutaj już się znajdują. I zrobimy także, bo taki mam fajny pomysł, sam wymyśliłem, żeby podłoga sama się tutaj jakby zrzucała, też przy okazji. Taki pomysł mam i pod spodem będzie lawa, słuchajcie. Taki mam pomysł. To może niezbyt będzie takie super spektakularne i tak dalej, ale będzie na pewno bardzo fajne. Dobra, w takim razie w tym miejscu damy sobie tutaj lawę, słuchajcie, popatrzcie, już się jakieś niewidzialne krowy tutaj giną. Bardzo dziwne, czyżby to było spowodowane tym, że na tym świecie znajdują się jakieś inne mechanizmy? Pewnie tak. No ale dobra, w takim razie musimy sobie przywołać drugiego command bloka, który będzie się nazywać... Jak tam, czemu się nie odzywać? Właśnie, bo tak zająłeś cały eter i ja już tak się zastanawiam od chyba 2 minut, czy mogę się wciąć, czy tak zostawić, czy jednak, żebyś gadał dalej. Stary, bo wiesz, że zostało 8 minut, co nie? Stary, no pewnie. No pewnie, ja się nie przejmujesz się w ogóle. Oczywiście, stary, ja już skończyłem. Nie, no żartuję, tak naprawdę cały czas piszę. No, parę komentarzy mi zostało jeszcze tylko. Mam pomysł w ogóle od początku do końca na mechanizm. Dawno nie miałem takiej sytuacji. O, to super. To bardzo się cieszę. A ja w tym czasie... W tym czasie nazwałem cię jedną z moich katastrof naturalnych. Myślę, że zbytnio się nie będziesz tym niesamowicie nie przejmował. Dobra, w takim razie zrobimy coś takiego, że teraz jak będziesz sobie ten zio latał, to będzie szukał stona i w momencie jak znajdzie tego stona, to najpierw zamieni tego stona, słuchajcie, w tym miejscu na cobblestona, tak. I on będzie szukał tylko cobblestona. W momencie jak go znajdzie, to żeby tutaj nam ten mechanizm nie był zbytnio tak trochę tutaj niedziałający, to zrobimy, żeby od razu wtedy już zrobił spread players w inne miejsce, które jest na mapie. I faktycznie teraz mówię jak taki, kurcze, jak się on nazywa. Ej, a ja sobie kupiłem jego książkę nawet, no. Trochę. Tak zamówiłeś ją? Ja też jestem super, Jezu. Mi się strasznie podoba ten pomysł. Właśnie mi się bardzo spodobała też. I w tym momencie szukamy sobie, czy jest gdzieś tutaj cobblestone.
I zamienimy sobie cobblestone'a na set block. Tak, i zamienimy go sobie na iron. Dobra, sprawdźmy teraz, czy to będzie działać, więc Zio, wkraczasz do akcji. No, zaczynamy. Zaczynamy. Sprawdźmy w takim razie, jak to działa. Jak widzicie, już jedno powietrze jakby zostało usunięte. Zapomniałem tylko o jednym, że tutaj jest źle. Powinno być zamiast kowadła, powinniśmy dać tutaj oczywiście zio, bo to jest nasza katastrofa naturalna. I jak widzicie, powoli, nie że nie powoli, tylko to po prostu spada na dół. Więc dajmy sobie tutaj, zresetujmy to sobie wszystko za pomocą fila. Nie pamiętam, chyba nie mam tego fila. Gdzieś powinienem go mieć na pewno, przecież go dorobiłem. Filstone, dobra, jeszcze raz to sobie wypełnijmy. Wyłączmy sobie na razie ten command block. W ogóle zróbmy, żeby on właśnie potrzebował redstone'a i będziemy sobie po prostu przy nim go kłaść. Dobra, jeszcze raz stone. I chcę zrobić teraz katastrofę naturalną, która może być dla mnie w miarę trudna, ale potrzebujemy mało czasu mam na nią. Dlatego położę sobie w tym miejscu właśnie barierę i zrobimy sobie tutaj kolejną katastrofę naturalną, czyli Vito. I to już jest naprawdę Vito teraz będzie. O, już mogę wpisać tagi, stary. Dobra, mniejsza. Teraz tak, co robisz? Sprawdzam, czy nie zawiesiłem całego wszechświata. Mhm, dobra. I stary, powiem szczerze, tak, nie masz laga? Jakby, to chyba tylko mam laga przez shadery, raz... Nie, chyba nie. Powiedz mi, że nie masz laga. Ale jak bardzo laga? No tak bardzo, że nie mogę zniszczyć bloku. Nie no, aż tak super dużego... I co? Lag jest duży. No jest tak bardzo duży nawet chyba, co? Znaczy, jakby serwer działa strasznie wolno, więc czuję coś, że chyba czas będzie leciał strasznie powoli. Co, jak tam? Wyjdź to wyłącz. No próbuję! Nie mogę! O nie! No nie. Dobra, okay, to ja sobie zegzekwituję. Nie, chyba coś jednak tak nie bardzo. To znaczy, jak położyłem sobie kowadło, to nie spada. No, w sensie ten, no ta. Ta! Zuituber Schreitung! Tak! Dobra, jeszcze raz zbijamy. Dobra, już powinno żyć. O, już działa, już komand, już mi spadł. O, działa, znaczy ambos spada jak tak jak powinien. Dobra, więc teraz tak, potrzebujemy sobie szybko zegzekwutować. Mamy mało czasu, więc sobie zegzekwutujemy szybko tego ziomeczka, który nazywa się oczywiście Name Vito, okej. Okay. Vito, zaraz się dowiecie, dlaczego akurat tak nazwałem, ale dobra, zróbmy tak. I teraz potrzebujemy komendę fill, a po to ją potrzebuję, muszę sprawdzić jeszcze tutaj, czyli na plus leci. I sfilujemy sobie tutaj na plus, powiedzmy 5, 2, 3, sfilujemy sobie wodę. Sprawdźmy zatem, jak to będzie działać. Czemu mi chce mi to działać? Execute name, ok, fill. Czemu to nie chce działać? Się zastanawiam bardzo, wiesz? Fremen Bame Alford, ale von... chyba znowu popsułem. Kurde, blade, ej. Coś zrobiłem źle u siebie i psuję cały wszechświat teraz. No widzę właśnie, anvil mi spada w 5 sekund, jak kurde, się położy. Kurde, no. O, już coś ale się poprawiło. Ale coś zrobiłem źle, no nie mogę ogarnąć teraz, gdzie jest ten błąd. A, to już działać, wiem nie? Czemu, tak, już działa. Dobra, teraz powinno działać. Dobra, ale 5 to jest stanowczo za mało. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2... 11 potrzebujemy. Dobra, 11 nam powinno starczyć. Więc sprawdźmy teraz, jak woda się zachowa w momencie, kiedy wylejemy ją na 11 kratek. To jest maksimum, tak? Maksimum, jakie może być. Więc zostawmy to w taki sposób. Dobra, na razie sobie jeszcze zresetujmy to. I dajmy sobie w tym miejscu powietrze. Okej. Okay. Niech to sobie upadnie. I teraz tak, potrzebujemy, żeby właśnie tak się działo. Najpierw będziemy teleportować tego command blocka w tą stronę, w armor standa. Która to jest? W którą leci? A, na minus, ok, minus x, dobra. Mamy mało czasu, stare, strasznie. Wiem. Teleport. K-
kurde, 3 minuty! O nie! Przedłużamy sobie czas, tak? Jeden raz, o 5 minut. Please! Dobra, z racji tego, że były te ścinki, niech będzie, okej. O 5 minut. To jakoś ja sobie to dodajemy. No, dodaj sobie czas. O, Jesus, słuchajcie, pierwszy raz w historii programu... Może przedłużymy w ogóle do 20 na zawsze, nie no, na razie takie, wiecie, plusowe, z jednej i drugiej strony. Dobra, teleport, Vito, tak, tak, nie, musimy jeszcze execute. Przesuwamy w takim razie name Vito, okej. I zobaczymy, czy teraz będzie nasze tsunami działać. Przesuwamy go oczywiście o jeden w tym kierunku. Sprawdźmy, czy to jest na pewno dobrze. Czy one się pomniejszają, czy powiększają? Aha, to się powiększa Z, dobra. Z się powiększa i to się pomniejsza, dobra. Czyli najpierw teleportujemy o minus jedynkę w wartościach Z. Na pewno zwiększy się o 5? Tak? Halo? Muszę ci powiedzieć, że dawno nie miałem tak cichego odcinka. Właśnie nic nie mówisz, stary. Ja nie mogę, masakra. Dobra, ja sprawdzę, czy w takim razie to będzie działać. Dobra, tak, trochę ryzyko. Dobra, wylewa się woda, ale czy on się przesuwa? Czy on się przesuwa? Przesuwa się, woda się wylewa, jest super. Dobra, czyli mamy początkowe tsunami zrobione. Zresetujmy sobie tutaj całą wodę w tym organizmie. Czyli robimy tak, fill. Tak, tak, tak. Organizmie? Tak, bo ja mam tutaj jakby taką... taką mam tutaj. Fill. I teraz zróbmy sobie air. Zero, replace, water. Dobra. Sprawdźmy teraz, czy to działa. Działa jak najbardziej. Przesuńmy sobie jeszcze przy okazji potem Vito trochę bardziej, żeby nam tutaj nie stał w tym miejscu. Co się śmiejesz? Nie rozumiem. Ja też nie. No właśnie. No, dokładnie, tak było. Dobra, czyli tak, musimy przeteleportować Vito w to miejsce. Teleport. Name. Okej, Vito. I przeteleportujmy go tutaj, na 35. kratce, żeby on stał w tym miejscu. I to będzie nasz taki reset całego tsunami świata, który będzie się tutaj znajdował. I musimy też trochę uważać. Dobra, moment, teraz tak. To jest okej. I musimy do tego resetu dodać jeszcze coś takiego, bo sądzę, że lawa, która jest nad pod spodem, może się czasami zmienić w obsydian w momencie, kiedy będzie coś takiego się działo. Więc po prostu tą lawę sobie jeszcze dodajmy tutaj do całego tego resetu. Więc dobra. Teraz musimy dodać tutaj jakiś mechanizm, dzięki któremu to się będzie... Po prostu damy tutaj jakiś taki zegar. I teraz tak, w momencie, jak to zostanie kliknięte, a to zrobimy sobie coś takiego. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz. O, i będzie coś takiego się robiło. Powiem ci, że możesz mi zazdrościć mojego mechanizmu. Tak? Jest przekozacki, naprawdę. Już działa? Tak, świetnie, no. Jesteś pewien, że działa? Kurde, no tylko chciałbym to zautomatyzować jeszcze ładniej, żeby to lepiej trochę wyglądało wszystko. Dobra, w takim razie ja sprawdzam, czy moje tsunami będzie działać. Okej, cały obrót się robi. I przesuwa się, dobra, moje tsunami działa. Więc to jest spoko. Teraz chciałbym zrobić to tak, żeby po prostu był czas całego jakby apokalipsy, całej apokalipsy, żeby się działo. Więc dobra, zresetujmy sobie ten mechanizm tutaj, żeby to dalej już nie działało, okej. I zresetujmy sobie mechanizm jeszcze raz. Tutaj lawa jest zrobiona. Więc zacznijmy od tego, że na początku jak klikniemy przycisk stworzenia apokalipsy, to zacznie to od tego robić. Że będziemy mieli na samym początku, będą nam kowadła spadać, tak. Najpierw zrobimy jakby tsunami kowadeł. Taka losowa nazwa mi do głowy wpadła. Nie no, żartuję. Tutaj robimy tsunami kowadeł, okej. Redstone block. Redstone block, dobra. W tym momencie będzie tutaj całe kowadła będą spadać, dobra. Czyli tu zaczniemy apokalipsę. Do tego na samej górze w tym miejscu zmienimy na time night. Dobra. Time set trzeba dodać chyba, nie? Time set. Nie rozumiem, który ty mam kliknąć. Immer active i chyba ten. Dobra, mamy tak. Nie trzeba nawet tego. Okej. Poczekamy wtedy gdzieś mniej więcej. Zrobimy tutaj takie sztuczne przedłużenie.
bo nie chcę tego ustawiać za pomocą scoreboarda, bo mogę nie zdążyć, bo jakby... O, zrobię to na po prostu repeaterach, niech będzie w ten sposób i po takim czasie powiedzmy, że to się zmieni na air i w tym momencie, nie, w tym momencie jeszcze zaczniemy się bawić. Co ty jesteś znowu tak cicho? Mówisz, że mechanizm skończony? A ja muszę tutaj cisnąć odcinek. No właśnie, ja nie wiem, no niby mam mechanizm skończony, ale staram się wszystko tak tutaj dopracować jeszcze. Dobra. Ja nie mogę po prostu, no dawno nie miałem takiej ciszy podczas odcinka. No ja widzę właśnie, ja się niepokoję. No, trochę tak. Zaraz wszystko będzie dobrze, ziobeczku, spokojnie. No nie mów tak. Czemu? Dobra, okej. Okay. Zostały 2 minuty, czyli pewnie zostało coś około minuty, tak naprawdę. O, no, właśnie. Teraz tak. Właśnie teraz tak. Dobra, i w tym momencie, słuchajcie, zmieniamy już na air, żeby już to nie spadało. Dobra, air. Teraz następnie tak, 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 tak. Tak, okej. Okay. I w tym momencie wyłączamy już drugi mechanizm, czyli tutaj zmieniamy znowu na air. I jak to już mamy, szybko, 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 8 jest, to nie. Włączymy sobie... Teraz się zaczyna ciśnienie. To włączymy sobie, żeby ten blok zamienił się w set blok. Tak, 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 tak. I to będzie wooden button. Stary, button 20 sekund. 13? Nie wiem jaki to będzie. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 9, 10. Tak, dobra, nie okay. Działa, dobra. Kurde, bra. Mam nadzieję, że jeszcze do końca sobie zautomatyzuję całkiem. Ta. Ale się nie udało niestety. Dobra, więc tak. Od kogo zaczynamy mechanizm? Od twojego myślę, co nie? Jeśli chcesz, nie ma problemu. Dobra, to jak tak chcesz, to nie ma problemu. No to dobra. Zapraszam. To zacznijmy do twojego. Dobra, to jest domek, tak? Ale może tu chodź, tu zaraz zobaczysz. Zobaczmy, co się tutaj dzieje, tak? Jest domek. No. Działo jest, że w ogóle masz ten... Na structure bloku jest zrobione, tak, że możemy zniszczyć mechanizm, klikamy przycisk i mamy mechanizm, znaczy ten domek jest zbudowany. Chodź tutaj, o, jest przycisk gotowy. Dobra, zapraszam okay, pana. Okay. Tutaj, ja teraz mogę go w niego kliknąć, tak? Tak, ciśnij. I jest teraz zaczyna się rozpadanie, także ustaw się dobrze. I zacznij tutaj, zobaczmy tak też, powiem, jak to działa trzymać. W ogóle, okej. Okay. Całość wszystko... spada, tak? Tak, cały domek spada, całe wszystko. No, dlaczego wyleciałeś stamtąd? To miała być rywalizacja między nami w końcu świata. To ja rywalizuję. Liczyłem na ciebie, że ze mną porywalizujesz. No nie, widziałem, chciałem zaskoczyć z tego bloku. O nie, dobra, spadłem. O, przeżyłem. To... Okej, okay, dobra, a no co jak widzisz... bym był na górze tutaj i teraz mam większą szansę na... Nie, to nie ma, nie zmienia twojego tego. Znaczy, mam większą szansę zmienia na zmiany? Szansę, tak, bo masz czas na reakcję ewentualnie, nie? W momencie, kiedy to odpadnie, zaraz sprawdzimy może. Czujesz, że to będzie szczęśliwy blok, albo jednak bo nie. Ja... Nie, co ten, zaraz szybko odpadnie ten życie. O, już teraz nie masz w ogóle miejsca na reakcję. Szymek na dachu i czeka. O. No i... Kurde, no widzisz, i w tym momencie nie chcę spaść akurat ten konkretny, właśnie, bo to jest na zasadzie losowości, już wielokrotnie robiliśmy mechanizmy z losowością i widzicie, jak to sobie działa. O, przeżyłbym, gdybym nie zaskoczył. Przeżyłbyś, no. Dobra, ale dobra. Wszystko... I widzisz, spawnujemy domek jeszcze raz i wszystko zaczyna ale spadać. Ale naprawdę i... fajnie to wygląda, że to tak spada naraz jakby. O. Nie, takie słupy całe pełne, nie, odpadają, właśnie mi się to strasznie, strasznie podoba. A co jakbym zrobił, jak jest... czekaj, coś takiego? No to też spadnie. Tak? Tak, tak, tylko te 3 konkretne bloki, które tam są używane. Te 3 rodzaje, no to znaczy mógłbyś więcej dodać, tylko nie to... rób ponad ten, ponad strukturę, nie? Bo to tylko po dachu struktury tak jakby się teleportuje ten armor stand, nie? Ale możesz sobie dowolne bloki ustawiać w dowolnej konfiguracji z tych 3 i będziesz mógł wtedy zobaczyć, jak one sobie tutaj pięknie znikają. Mhm, ale fajnie, fajnie to wygląda. Także mówię, bardzo fajny aż bym powiedział bardzo dobrze po niemiecku, tylko nie wiem, jak to się mówi. Sehr gut. Tak, i wiesz co, ja myślę, że u mnie na kanale pojawi się opis dokładnie tego mechanizmu całkowicie. I jak jest zrobione to spadanie bloków, bo to może być takie niejasne dla wszystkich. To jest na zasadzie set blokowania go na powietrze i spawnowania w tym miejscu spadającego bloku, czyli spadającego piasku, krótko mówiąc. Aha. To się nazywało. Aha. Dobra, to co, mój teraz, tak? No tak, okej. W takim razie, możemy to robić wszystko pojedynczo, jednak przygotowałem tutaj mechanizm, który na początku odpali 2 katastrofy, więc tak, na początku zaczyna się od wielkiej katastrofy, w ogóle noc się robi i spadają kowadła, więc możemy sobie wejść do środka i po dłuższym czasie już popatrz, podłoga najpierw zamienia się w kobla, a potem zostaje jakby stone. I to jest taki początkowy podwójny efekt, tak. Możemy go sobie jeszcze raz kliknąć, bo jednak trochę za krótko czas wykorzystałem.
Ale wiesz, że jest takie podwójne jakby trochę, o. To jak z tym walczyć, że to jest... No, to jest, wiesz, albo koniec świata! Albo kowadło, albo... To jest koniec świata. I później, słuchaj, jeszcze na dobra złego, na końcu można włączyć tsunami. I teraz popatrz. Mamy wielkie tsunami, które się przesuwa. No więc... Oj, ej, super. Bardzo fajnie. Może nie jest to aż takie widowiskowe, bo jakby trzeba było te armor standy wyłączyć, ale jednak chciałem, żeby to było widać, jak to się dzieje cały czas. No, no, rozumiem. Bardzo fajnie. I to się przesuwa i teraz już patrz, jak jest tsunami i już nie możemy coś zrobić, bo to się przesunie do końca, nie zablokowałem, żeby się wyłączyło na samym końcu, ale... Ale myślę, że wygląda to całkiem spoko, więc sobie wyłączmy cały. Też fajne, ale strasznie, strasznie trudne do, nie wiem, do przetrwania tutaj. No bo to jest, sposób. Ale rozumiesz, jakby to zrobić na takim wielkim świecie jakby i bez tej lawy i na tak dole. I tak byś nic nie dał rady zrobić, bo pod tobą znika ziemia, a nad tobą... No ale na przykład coś trudnego, żeby się działo i w ogóle, to wiesz, jakby... Można by było zrobić, jakbyśmy tak pokombinowali, może już obiecałem, że z minigierek zrobimy, ale można by było zrobić jakąś taką mapę, gdzie faktycznie trzeba się zmierzyć z wielkim jakimś końcem świata. To by było, myślę, całkiem spoko. To prawda. No, ale my już w takim razie, słuchajcie, skończymy ten odcinek. Pamiętajcie, by zagłosować na wasz ulubiony koniec świata w... Który koniec świata woleliście i zagłosujcie, czy przeżyliście koniec świata, tak. To w ankiecie jest. No, więc trzymajcie się, pamiętajcie, że kolejny odcinek Uzio nie wiadomo, czy będzie za tydzień, czy za dwa tygodnie. Raczej za tydzień będzie. Raczej za tydzień, ja teraz byłem chory, więc to dlatego nie było odcinka. No i my się już kończymy. Serdeczne siemanko. Trzymajcie się, cześć! Na razie. Fiu.